Cześć, dzień dobry, to Łukasz Fotografuje. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, bo już drugim odcinku z serii pytania z Instagrama. Na moją skrzynkę DM-ową spłynęło w ostatnim czasie naprawdę sporo zapytań. Wybrałem te 10 najlepszych i stworzyłem ten oto odcinek. Tak więc, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Ile czasu pary czekają na zdjęcia? W umowie mam zapisane, że maksymalnie 21 dni roboczych. Jest to okrągły miesiąc, jednak dzięki tegorocznemu workflow, który cały czas trzymam i pielęgnuję, staram się oddawać w ciągu tygodnia, maksymalnie 2 tygodni, i to jest czas wystarczający dla mnie, żeby naprawdę bardzo fajnie przygotować, wyselekcjonować i obrobić materiał fotograficzny z Waszego dnia ślubu. Co by się stało, jakbyś stracił materiał z wesela? Powiem Wam szczerze, że z technicznego punktu widzenia jest to praktycznie niemożliwe. Z tego względu, że w mojej puszce mam zapis odrębny na 2 osobnych kartach. Po przyjechaniu do domu zgrywam materiał na 3 różne dyski zewnętrzne. Także utrata materiału jest praktycznie niemożliwa. A nie słyszałem, żeby któremuś z fotografów zepsuły się 2 karty w jednym aparacie. Także absolutnie jest to niemożliwe. Oświetlenie zespołu to częsty temat do dyskusji z fotografami. Bywają z tym problemy? Jedyny problem z oświetleniem, czy to u orkiestry, czy u DJ-a, który mam, to lasery. Jeżeli świecą się lasery, proszę, aby je wyłączył, z tego względu, że nigdy nie fotografuję przy włączonych laserach. Nawet tych takich chińskich, takich bardzo, bardzo delikatnych. Z tego względu, że po pierwsze może to zaszkodzić matrycy, po drugie jest to szkodliwe dla oczu ludzkich i ja osobiście panicznie boję się laserów. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie zespołu, to im więcej światła ma zespół, tym ja się bardziej cieszę, bo tym lepszą kontrę generują mi te lampy zespołowe czy DJ-owe na fotografiach. Także ja jestem jak najbardziej za tym, aby jak najwięcej światła było ze strony orkiestry czy DJ-a. Wolisz fotografować z włączonym oświetleniem na sali, czy wystarczy oświetlenie zespołu? Jedyny moment, kiedy ja dopuszczam do tego, aby było włączone oświetlenie sali, jest to pierwszy taniec. Z tego względu, że jest to bardzo ważna chwila, fajnie, żeby goście dokładnie widzieli parę młodą. Po pierwszym tańcu proszę obsługę, aby wyłączyła wszystko, co się da, żeby nastała kompletna ciemnota na parkiecie. Wtedy ja się najlepiej odnajduję i wychodzą naprawdę najlepsze technicznie ujęcia fotograficzne. Także oświetlenie sali jest mi kompletnie niepotrzebne, a tak jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, im więcej świateł ma orkiestra czy DJ, tym dla mnie jest lepiej, ponieważ są ciekawsze po prostu ujęcia. Jak daleko jeździsz do par? Przykład z ubiegłego miesiąca. Sanok, Tarnów, Kraków, Toruń, Gdańsk, Chel, Wrocław. Wymieniłem te miasta, w których byłem w ciągu ostatniego miesiąca. A, no i jeszcze Zakopane. W tych miastach byłem w ciągu ostatniego miesiąca, zrobiłem ponad 10 tysięcy kilometrów samochodem. Jestem totalnie zwolennikiem tego, aby jeździć i odkrywać nowe miejscówki, ponieważ każda nowa miejscówka to jest niesamowita i wytężona praca dla mojego umysłu w poszukiwaniu ciekawych, fajnych kadrów w miejscu, w którym jeszcze nie byłem. Także jak najbardziej jestem za tym, aby podróżować. I teraz będzie chyba moje ulubione pytanie w dzisiejszym Q&A. Rodzice mówią, że DJ to nadaje się na dyskoteki, a nie na wesela. Co ty o tym sądzisz? Mam kolegów DJ-ów, którzy robią naprawdę niesamowitą robotę. Bardzo często jeszcze lepiej bawią ludzi razem ze swoimi wodzirejami niż zespół. Także ja uważam, że DJ, jeżeli jest dobry DJ, jeżeli jest fajny wodzirej, który fajnie prowadzi imprezę, to jest tak naprawdę strzał w dziesiątkę. Wielokrotnie bawiąc się z zespołem, coverbandem, byłem świadkiem tego, że no niestety nie grają w rytm. Natomiast wybierając DJ-a, zawsze macie pewność, że muzyka grana przez DJ-a jest prawdziwa i tempo, które znacie z danych piosenek, jest utrzymane. Teraz jak ja bym miał się hajtać, to wydaje mi się, że wybrałbym jednak DJ-a z wodzirejem zamiast orkiestry. Najbardziej odległy termin zarezerwowany u Ciebie na ślub. A więc tak, na 2020 rok jakieś tam pojedyncze piątki zostały, 2021 jest otwarty, natomiast najbardziej odległym terminem jest rok 2022 i jest to czerwiec? Tak, chyba czerwiec. 2 terminy w 2022 roku, także no, boom na wesela trwa. Będzie filmik z pytaniami na YouTubie? Tak. Będzie filmik z pytaniami na YouTubie, właśnie go nagrywam, także oto ja.
jakich obiektywów używasz. Kto mnie zna, ten wie, że jestem fanem tylko i wyłącznie obiektywów stałoogniskowych, z tego względu, że one dają nieporównywalnie lepszą jakość od obiektywów zmiennoogniskowych i zapewniają mi ten komfort pracy, że na stałoogniskowych jest zdecydowanie lepsze światło, mogę niżej zejść sobie przysłoną i fotografować tak naprawdę już od światła 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ale to informacje tylko i wyłącznie dla fotografów. Jeżeli chodzi o obiektywy zmiennoogniskowe, mam 17-40 kanonowski ze światłem 4, używam go w dniu ślubu jedyny raz podczas fotografii grupowej. Wtedy ustawiam sobie na 17 mm, fotografuję, chowam go głęboko w plecach i nigdy więcej nie używam. Często używasz lamp błyskowych, czy jednak starasz się pracować bez ich użycia? Jedynym miejscem, w którym wyjmuję lampę błyskową i w którym używam lamp moich błyskowych, jest sala weselna. Rozstawiam sobie kilka lamp po całej sali, jedną z wyzwalaczem radiowym mam zapiętą na body. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowania i o kościół, to w ciągu ostatnich lat, jak długo fotografuję, tak nigdy nie wyjąłem lampy błyskowej, czy to w kościele, czy to na przygotowaniach, z tego względu, że wykorzystuję w pełni światło zastane w danym miejscu. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność, za wszystkie pytania, które do mnie spływały, spływają i będą spływać. Jeżeli macie takowe, to śmiało tutaj na dole w komentarzach zostawiajcie, bądź na moim Instagramie. Subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!